tvpodkarpacie.pl. Podczas pobytu w Sanoku na pytania dotyczące aktualnej sytuacji na Ukrainie oraz kondycji polskiej armii odpowiedział generał dywizji Wojska Polskiego Roman Polko. Destabilizacja Ukrainy, taki jest cel Putina. Nie zajęcie, nie okupacja, bo to byłoby zbyt kosztowne, ale destabilizacja Ukrainy, niedopuszczenie do tego, żeby NATO przyjęło Ukrainę w swoje szeregi, niedopuszczenie do tego, żeby NATO czy Unia Europejska również przyjęła do siebie Ukrainę. Dlaczego? Po prostu Rosja w dalszym ciągu żyje tą epoką Związku Radzieckiego. NATO dalej postrzegane jest jako wróg. Jakiekolwiek przybliżenie się wojsk paktu do granic z Rosją traktowane jest jako akt agresji. Stąd też tego typu działania okrutne, bo cierpi przede wszystkim ludność cywilna. Kompletnie bez sensu jest szukanie czy ewakuacja się z tych pięknych rejonów, gdzie zresztą jako dowódca Gromu często prowadziłem selekcję, bo no, trudno znaleźć piękniejsze warunki niż tutaj. Ale wracając do tematu. Otóż po pierwsze celem Rosji w tej chwili jest Ukraina. Po drugie, jeżeli nawet w jakikolwiek sposób działania dywersyjne miałyby być realizowane w Polsce, to nie po to, żeby okupować, bo to by się kompletnie Rosji nie opłacało, tylko po to, żeby zająć Polskę czymś innym, a samemu swobodnie realizować te działania, które mają na celu przywrócenie dawnego imperium sowieckiego. No i po trzecie, jeżeli już nawet jakiekolwiek obiekty miałyby być atakowane, to raczej w tych centrach, w miastach, tam gdzie, w dużych miastach, tam gdzie to będzie miało odpowiednie przełożenie na panikę wśród ludności, tam gdzie, tak jak terroryści, wywoła to jakiś chaos, przerażenie, a nie tutaj, gdzie przecież można żyć spokojnie, normalnie i po prostu robić swoje. Jakikolwiek akt agresji skierowany w strukturę NATO no, mógłby nakręcić spiralę zbrojeń. Jeżeli rakiety Iskander oddały jakąś salwę, zniszczyły cele strategiczne, chociażby w Warszawie, przecież w obwodzie kaliningradzkim planuje się rozmieszczać, no wówczas Rosja musi się liczyć z odpowiedzią. Ta spirala zbrojeń mogłaby się wtedy, czy nienawiści, zupełnie wymknąć spod kontroli. To rzeczywiście groziłoby trzecią wojną światową. Ale jeszcze raz mówię, Rosji nie opłaca się atakować ani okupować Polski. Putin jest starym KGB-istą, człowiekiem służb, który po prostu testuje na to, na ile sobie może pozwolić, jak daleko może pójść, jakie będzie reagowanie struktur sojuszu. Niestety sojusz nie do końca ten egzamin zdaje. W zasadzie tak naprawdę problem ukraiński lekceważy, a zajmuje się tylko problemem państwa islamskiego. Szczególnie Ukraina pokazała, to co się stało na Krymie, że jeżeli państwo nie jest w stanie pomóc samemu sobie, to nikt takiemu państwu nie pomoże. Dlatego potrzebujemy profesjonalne siły zbrojne. Na szczęście świętej pamięci Lech Kaczyński powołał mnie, kazał mi wrócić do służby po to, żeby zbudować dowództwo wojsk specjalnych, siły specjalne. Dzisiaj mamy w zasadzie odpowiedź na zielone ludziki. Mamy profesjonalnych żołnierzy sił specjalnych, dowództwo, które jest cenione przez NATO i które dowodzi strukturami sojuszniczymi. Mamy profesjonalne jednostki doświadczeniem Iraku, Afganistanu. Mimo wielu mankamentów tej armii, jest to armia, która jest spójna i która jest w stanie odeprzeć pierwsze uderzenie. tvpodkarpacie.pl